Witam. Tam podniosłem już takie tematy, słuchajcie, zwała, nie? Jest, śmiesznie jest. Ja to jestem taki, że czasami popłynę w tych moich takich trochę wizjach, ale ogólnie ja z czegoś to biorę, tak? Ja też się nie wziąłem tam z dupy, jeśli chodzi o to całe pszczelarstwo. Ja na przykład, ja uważam, jak ktoś chce zacząć pszczoły, i ogólnie nie ma zielonego pojęcia o właśnie sprawach przyrodniczych, to jest trochę gorzej. Ja to po prostu wiecznie z tą przyrodą, wiecznie, to jest tak we mnie wszyte, słuchajcie, że szatan, to rzadko kto się spotyka z kimś tak jak ja. Jak ja na przykład się spotkam z kimś, ktoś do mnie przyjedzie i ma jakieś najdrobniejsze zainteresowania, jakieś takie, nie? To jest automatycznie pochłonięty, jest pochłonięty, jest zamknięty za balon, nie? Wtedy gdziekolwiek idziemy, gdzie jest coś zielonego i tak dalej, to ja mogę o tym gadać, ja mogę o perzu gadać, słuchajcie, ja mogę o perzu gadać godzinę, nie? No, co, z czego, jak, do czego, po co ten pesz jest, wszystko, nie? No, dlatego to tak jest, że no, nie? O perzu, nie? O perzu, a jak już mamy dalej, oje, nie? No. No to tak to wygląda ze mną, słuchajcie, że to tak jest śmiesznie ze mną pod tym względem. I kwestia jest taka, słuchajcie, tych pszczół, tak? Tych pszczół, zatrzymujemy się na tych pszczołach. Historia jest taka, że ja sobie po prostu uważam, że pszczoły, które bytują w mojej dolinie, ewentualnie ja tu tak wyrzucam trochę do góry, trochę na dół, ale w tym moim jakimś tam terenie, to ja uważam osobiście, że jeśli te pszczoły nasze pozbierane w pierwszych 2 latach na przykład, będziemy robić w taki sposób, że będziemy z nich co roku wybierać te najlepsze rodziny, je powielać i tak dalej, i znowu co roku, no to zwyczajnie dojdziemy do tego, że stworzą nam się te pszczoły, które raz, że my chcemy. Uważam osobiście, że pszczoła właśnie jest zwierzęciem, które bardzo szybko potrafi sobie tę jakby taką mądrość swoją genetyczną posiadać, gdzie jak te pszczoły dalej ją powielają, to one już jesienią, mimo że ta pszczoła nie żyła wiosną, to ona doskonale wie, tak jakby, jak ona się zachowa wiosną. Na przykład uważam, że to jest taka jedna z cech pszczół właśnie, że mimo że ona na przykład nie będzie żyła w kolejnym roku, to ona już będzie wiedziała, co będzie się jakby działo z jej siostrą, córką, tak jakby, tak? Tak, dlatego ja uważam, że wcale też te matki nie są najważniejsze, tylko jej najważniejsze jest to, jakie cechy i jakie zdolności będzie posiadała pszczoła po tej matce, tak? Ważną też rzeczą właśnie są te nasze trutnie, które mamy u nas na miejscu, tak, ważne też jest to, pod tym względem, że te trutnie właśnie też przenoszą różne bardzo ważne cechy. I kwestia jest taka, że na przykład po tych 2-3 latach mojego pasiekowania, to ja też tak zrobiłem, że nakupowałem tych pszczół, ale to tam z różnych innych względów, nie? Ale na przykład teraz dochodzę do wniosku, że to co my tam wtedy mieliśmy, to ja znowu zrobiłem tak, że dopadłem teraz od 2 lat te włoskie, ja je miałem rok, rozplemniłem na kilka, ja tą matkę, którą miałem z tego roju, to tego samego roku, co ją złapałem, to ją ubiłem. Ja nie miałem później. Tak? Nie miałem jej w ogóle. I w ogóle te matki z rojów, to w ogóle, to wszystko będzie poubijane. Nie? To w ogóle nie doczeka niczego. Nie? Ogólnie też uważam, że jak łapiemy jakieś roje, to one powinny w ogóle stać w innym miejscu, żeby te trutnie z tych rojów nie wlatywały w naszą pasiekę, że jeśli my tworzymy, no, ale to jest w ogóle inna historia. Ja w tym roku też przytargałem te roje do siebie, żeby było wszystko na miejscu, żeby wam też pokazywać, tak? To się różne okoliczności na to zbiegają i tyle. Ale kwestia jest taka, że na przykład z tych rojów, to tam była trutuwa, to ja wszystko powyrywałem, powycinałem.
nie? Też jest co innego, że to, co jeszcze tam naleciało tych trudnin, to naleciało z nimi, z tym rojem, ale to, co one chciały zrobić w ulach, to wszystko poszło wek. No, z tych moich ramek to ja tam powycinałem wszystko. Wszystko, nie? Dlatego to też można na to tak popatrzeć. Nie wszystkie trudnie we wszystkich rodzinach się zostawia. Jeśli mamy szansę z gorszej rodziny wyciąć wszystkie trudnie, to wycinamy. Dlatego te moje ramki bez drutów są rakieta. Nie? Bo ja każdy kawałek tej trutówki mogę wyciąć. Jak ja to wytnę ładnie do beleczki, no to wtedy one ten kawałek tego plasterka pobudują, tak? I jest elegancko. Tak. I co dalej? Dalej tak. Że zawsze teraz na przykład znajoma kupiła te trzy matki, tak? No i te trzy matki, no to na przykład tą Włoszkę, która tam jest z Węgier, no to ja w tej chwili pociągnę jakieś córki specjalnie, bo jestem trochę uparty na tą Włoszkę, no i zrobię sobie z tego 3-5 rodzinek i tą, co ta matka tam siedzi w tym uliku, to ja tą matkę ubiję i one zrobią sobie ratunki, ja je przerobię, te ratunki, przebiorę, zostawię to najładniejsze, tam się stworzy testurka. Ta matka, która jest w tej chwili kupiona, ona w ogóle prawdopodobnie nie będzie zimować. No, tak zrobimy. Chodzi o to, żeby jej córki już dostały kopa od moich trutni i one też się u mnie unasilniły, to też dostały te trutnie. Chodzi o to, że te trutnie właśnie dadzą te geny naszej genetyki tutejszej, tak? Mojej, pasiecznej i tej okolicznej. No i tyle. No i to było, jeśli chodzi, chyba mi się wydaje, o ten temat tyle. Uważam, że to jest najlepszy sposób na wprowadzanie nowych genów, że to robimy po trochu. Ale to tylko właśnie tą sferą mateczną, tak? Bardzo ważne, ja też uważam właśnie, ja się trochę nawet dziwię, bo ja, mój taki gość, o niego właśnie tam zaczynałem te całe pszczelarstwo, kawka z mioskiem już jest, o. Jak zaczynałem te moje te tam pszczelarstwo, no to ten gość, no to on też te matki swoje, ale nie te, co kupił, tylko te swoje jakieś, co tam miał z rojówki. No to my też żeśmy wywozili gdzieś na pasiekę, słuchajcie, wywoziliśmy to na pasiekę też. I on na przykład tworzył taką rzecz, że on miał te swoje dzikusy, czarne, długie, to były pszczoły, słuchajcie. To były pszczoły, ja jeszcze nigdzie nie spotkałem się z takimi pszczołami, tylko u niego. Nie? Tam, na tej pasiece. No to on robił tak, że on wmieszywał to wszystko w te pszczoły jakby usilnie, ale nigdy nie robił tak, że je na przykład wybił je i powymieniał na maksa. Nie? Nie było tak. Nie było tak. Tych trutni od nich zawsze właśnie zostawiał, wyjątkowo, nie? Zawsze jak ja rwałem u niego trutnie, bo on ma niewidelcem wyrywał trutnie, on miał taki schemat, to on mówił, że w tych rodzinach nie wyrywaj trutni. Nie? W ogóle. A w tych szajsach wyrywa. On miał tak. Ja dopiero na przykład teraz jestem w stanie coś stwierdzić, co on kombinował sobie też, nie? I on to robił cały czas. Cały czas. I tą strefę mateczną też kupywał, że matki kupywał, ale właśnie on wywoził gdzieś na te trutnie i myśmy tam wywozili. Ja wiem, że w tej chwili tam po prostu to też jest pasieka, która ma jakieś tam takie pszczoły właśnie kupowane. Tak? I on to właśnie kombinował tak i te pszczoły mu zawsze jakiś tam miód nosiły i miał ten mieszany jakiś. Mi też nie o to chodzi, żeby zrobić pasiekę taką, żeby to było wszystko i wyłącznie jakieś tam włoskie i tak dalej. Ja dlatego w zeszłym roku na przykład robiłem tak, że Włoszka wychowywała sobie Włoszkę i tylko, nie? W tym roku już zacząłem kombinować, że kilka takich mam wersji sztuk, że one są wyhodowane na przykład w mojej najlepszej krainie albo i na odwrót, tak? Więc ja sobie tworzę tą swoją własną specyficzną mieszankę z tych swoich najlepszych pszczół i staram się łączyć te cechy, które najbardziej mi się podobają z tych wszystkich moich pszczół, tak? Uważam też osobiście, że z tą krainką to może trochę przesadziłem, ale ogólnie spoko, bo te pszczoły naprawdę wykazywały niezłe cechy. Ale teraz dalszą część, jaką będę właśnie tworzył, to ja tych matek z tych już narobiłem. Więc w tym roku będę dalej usilnie próbował robić Włoszki. Już mam zakupioną jakąś AMM, z której właśnie będą, słuchajcie, zrobione zaraz jakieś córki. Nie? Też będziemy kombinować, żeby zrobić chociaż te dwie córki.
I to było tyle. Nawet będę już chyba próbował, że wybiorę sobie jakąś włoskę i coś chyba może nawet jeszcze teraz będziemy podkładać jej jajka. Od tej właśnie AMM. I może spróbujemy zrobić tak, córki, żeby od razu AMM niby skądś zmieszać z tą włoską i zobaczyć, co jest grane. Najważniejszą kwestią jest taka, na przykład w zeszłym roku wprowadziłem sobie pszczoły, tak? Coś tam mi przeżyło zimę ze starych matek, wszystko było beznadziejne. To, co miałem córki, słuchajcie, to już stworzyło jakąś rodzinkę, ale i tak było beznadziejne, nie? Tak, to były te rodzinki wszystkie spóźnione, to były te już córki, a to, co było matką z opaliskiem, to katastrofa, nie? Więc to już, ja widzę tą różnicę, na przykład to jest tylko różnica 2 lat pracy z tym, ale to już ja to widzę, nie? Teraz kwestia jest dalsza. Tak, uważam, że pszczoły, które właśnie się naniesie, to początkowo mogą być bardzo nieodporne na te wszystkie czynniki, które są w tym danym miejscu, tak? Uważam osobiście, że jeśli ktoś kilkanaście lat hodował pszczoły w jakimś danym miejscu i nagle te matki przerzuci, słuchajcie, inne miejsce, jeszcze tym bardziej, słuchajcie, na przykład, że ktoś trzyma pszczoły w lesie i tylko w lesie przez ileś tam, tak, sucho, w ogóle warunki są kompletnie inne i na przykład i je przerzuci na przykład w mój pożytek, no to jest szansa, że one będą miały lepsze warunki niż były w lesie, więc one mogą pójść lepiej nawet, dobrze mogą nam wyjść, nie? Ale jeśli na przykład byśmy przerzucili z moich terenów po 30 latach tworzenia tylko i wyłącznie takich mieszanek, co ja mówię, i byśmy to wywieźli do lasu, to na ten rok by mogło być gorzej. Nie wiem, różnie to bywa, uważam, że właśnie te przez ileś kilometrów przenoszenie i tych rodzin, to nie zawsze sobie te po prostu rodziny gdzieś tam gdzie indziej poradzą. Dlatego jestem nieskłonny po prostu jakąś większą część pasieki nagle wkładać matki skądś tam, nie? Żebym teraz na przykład kupił 15-20 matek i to wszystko powrzucał w te ule. Nie, ja bym tego nie zrobił, bo ja zwyczajnie już wiem, że ja bym tego nie zrobił. Ja bym nie zrobił tego, po prostu ja bym się kłócił do upadłego i bym tego nie zrobił. A jakby ktoś to zrobił za mnie i ja bym się o tym dowiedział, bym zaraz przez Michał, nie? Jakby ktoś zrobił za mnie, nie? Ktoś by mi to zrobił po prostu, to ja bym nie chciał tych pszczół zimować, ja bym w ogóle niechętnie do nich chodził z tym cukrem, w ogóle niechętnie. To musi być coś, co ja zrobiłem sobie sam, nie? Bo wtedy ja w to wierzę, że to ma sens i ja, nawet jeśli coś mi nie wyjdzie, to ja po swojemu szukam, co ja zrobiłem źle i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy nie mam do nikogo pretensji, bo przerzucanie na kogoś pretensji to jest szybkie załatwienie sprawy, tak? Przerzucam na wszystko na niego, to jest jego wina i koniec, że coś nie wyszło, a już nie myślę, dlaczego to nie wyszło. A jeśli to wszystko robimy, słuchajcie, samemu, to wtedy myślimy nad tym, co nie wyszło, tak? I grzebiemy w tym, co zrobić lepiej, żeby było inaczej, tak? Albo co zrobić inaczej, żeby było lepiej, tak? I to o to chodzi, to tak się nakręciłem na tą gadkę, aż mi czasu zabrakło, bo to po prostu tak jest, nie? I wtedy my się dokopiemy do tego, jak to zrobić, żeby było najlepiej. Dlatego uważam osobiście, że pszczoły, jeśli już chcemy tworzyć jakąś pasieczkę i tak dalej, to powinniśmy właśnie myśleć o tym, jak właśnie dokładać nowe jakieś rasy i tak dalej. Tego teraz w kraju tych pszczół, które możemy nabyć różnych i różnicznych, jest potąd. Więc ja zwyczajnie po prostu obrałem sobie jakiś motyw, w którym będę się kierował, bo po prostu z tym czasem, który miałem wcześniej pszczoły, zauważyłem, że te wersje pszczół podobają mi się najbardziej i najbardziej umiem na tym pracować i to ja umiem zrobić te pszczoły tak, że one się nadają do tego mojego pożytku jakoś, nie? Tak, i to by było, słuchajcie, to wszystko. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to wrzucę też na grupę pana Cegiełko, bo tam widzę, że są ludzie, którzy są normalni na chwilę obecną. I to by było to wszystko i życzę wszystkim zapaleńcom pszczelarstwa miłego dnia i miłej pracy przy pszczołach. Później jedziemy na pasiekę zobaczyć.